Cześć, to Ania Sobocińska. Witam Cię na ostatnich zajęciach online. Mam nadzieję, że od września spotkamy się stacjonarnie i będziemy mogły czerpać radość ze wspólnych zajęć. Na dziś przygotowałam trening wzmacniający całe ciało. Możecie go wykonywać codziennie. Na pewno poprawi Waszą kondycję i jednocześnie humor. Nie potrzebujemy żadnych przyrządów, jedynie mata i strój sportowy. Chwila dla siebie. Zapraszam. Zaczniemy od marszu. Musimy rozgrzać całe ciało. Pamiętaj o oddychaniu. Brzuch napięty, wysoko kolana i ramiona pracują razem z nogami. Maszerujemy. I z marszu przechodzimy. Wyciągnij na przemian. Lewa ręka, prawe kolano i w drugą stronę. Góra, wysoko. Proste ramię i ugięte kolano. Po przeciwnej, wysoko. Palce obciągnięte, wdech, wydech i brzuch wciągnięty. I jeszcze 4, 3, 2. I ostatni. Przejdziemy do składu. Nogi na szerokość bioder. Pamiętaj, żeby biodra mocno do tyłu wyciągać. Wdech nosem. Wydech ustami. I dół, góra. Postaraj się, żeby kolana nie wychodziły za linię palców. 4, 3, 2. I ostatni. Zostań w pozycji pionowej. Ramiona do boku. I prawa noga. Odkręcamy od przodu do boku. Kolanko ugięte. Rozgrzewamy biodra. Jeszcze 4, 3, 2 i ostatni, druga noga. Od przodu do boku. Prosto trzymaj tułów, nie opuszczaj ramion. Jeszcze chwilka. I ostatnie 2 i 1. I opuść ramiona. Przenieś do tyłu nogę prawą, lewą. Wyprostowaną. Wypad. Z przodu noga ugięta. Ramiona wysoko proste. I jeszcze. Do tyłu prosta noga. I zostań, uwaga, na ugiętych kolanach, ramiona do boku i na przemian wyprostuj nogę bok. Dotknij dużym palcem do podłogi, biodra do tyłu. Pamiętaj tak samo, żeby kolana nie wychodziły za linię palców stóp. I w bok, bok, bok. Jeszcze 4, 3, 2 i ostatni. Świetnie. Przejdź do podporu przodem. Na prostych ramionach. Wytrzymaj w tej pozycji. Po czym zacznij przyciągać kolano do klatki piersiowej. Raz jedno, raz drugie. Jeszcze chwilkę. Przyciągnij mocno. Raz prawe, raz lewe kolano. 4,
I ostatni. Świetnie. Połóż kolana na macie. Połóż stopy. Usiądź na piętach. Zostaw ramiona z przodu. Nie przenosimy dłoni. Tylko tu prostujemy i siadamy na piętach. Pamiętaj, żeby łokcie trzymać blisko tułowia. Raz usiądź, raz połóż się do pompki. Świetnie. Jeszcze trzy. I dwa. I ostatni. Brawo. Przejdź do podporu przodem na kolanach. Wyciągnij lewe ramię do przodu. Przenieś do tyłu. I powrót. Odłóż. I cały czas lewa ręka. Staraj się trzymać na tym samym poziomie. Dotknij do ucha. Przenieś do tyłu. I połóż z powrotem. Jak najwyżej ramię, góra, tył, góra, odłóż. Jeszcze cztery. I trzy. I dwa. I ostatni. Pięknie, uwaga, druga ręka, góra, bok, tył i przód, góra, bok, tył i przód, odłóż. Ja mam blisko ścianę, ale Ty trzymaj ramię cały czas proste. Połóż i przenieś. I jeszcze cztery. I trzy. I dwa, jak najwyżej ręka. I ostatni. Przenieś na tył. I powrót. Pięknie. Przejdź na prawy bok. Połóż się na podporze na łokciu. I podnieś lewą nogę. Nie za wysoko. Tu nie chodzi o to, żeby jak najwyżej podnieść, tylko trzymamy cały czas napiętą nogę. Proste kolano, stopa zadarta i unoś nie za wysoko. Wdech i wydech, pamiętaj. Góra, 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 góra. Jeszcze chwilkę. Te ćwiczenia wzmocnią całe nasze ciało, poprawią kondycję, jak również naszą sylwetkę. Jeszcze cztery, trzy, dwa i ostatni. Uwaga, ta sama noga, obciągnij stopę i dotykamy. Raz z przodu, raz z tyłu. Trzymaj nieruchomo cały tułów, tylko noga pracuje. Dotykamy przód, tył, przód, tył. Jeszcze chwilkę. Świetnie. I zostaw nogę nad leżącą. Przyciągnij kolano i połóż. Kolano prosta, kolano prosta. Stopa obciągnięta. I kolanko pracuje. Jeszcze parę powtórzeń. Pamiętaj o oddychaniu. Trzymaj cały czas brzuch napięty. Cztery. Trzy. Dwa. I ostatni. Chwyć z
stopę za palce, wyprostuj i przytrzymaj. Utrzymuj równowagę, postaraj się trzymać proste kolano, prosty łokieć i luźniutko oddychamy. Na koniec tego ćwiczenia przyciągnij nogę leżącą do góry, do górnej nogi i wytrzymaj w tej pozycji. Trzymamy obie nogi proste. Uwaga, trzymamy równowagę. Świetnie, puszczamy obie i odkładamy. Przechodzimy na drugi bok. Podpór na łokciu, obie nogi proste. Stopa zadarta i górną lekko unosimy. Proste kolanko, góra, dół. Czujemy już, jak pracuje pośladek, udech. Poruszyliśmy do pracy. Jeszcze parę powtórzeń. Trzymaj proste kolano. Oddychaj swobodnie. I jeszcze 3, 2. I ostatni. Wyprostuj stopę i przenoś palcem dużym. Dotykaj do podłogi z przodu i z tyłu. Nogi leżącej. Nieruchomo cały tułów. Trzymaj napiętą nogę. Przenosimy przód, tył. Świetnie. 4, 3 i 2. I nad nogą leżącą przyciągnij kolano, wyprostuj nogę. Na przemian. Kolano nisko do podłogi. Nie ciągniemy tu do ramienia, tylko bliziutko podłogi. Do przodu kolano i prosta przód, prosta przód. Ćwiczymy. Jeszcze 3 i 2. I ostatni. Świetnie. Przyciągnij kolano do siebie, chwyć za palce stopy, wyprostuj i trzymaj w tej pozycji. Postaraj się trzymać proste kolano, prosty łokieć, wdech nosem, wydech ustami. Wytrzymujemy. I powolutku przyciągamy nogę leżącą do górnej. Wytrzymaj w tej pozycji, trzymaj proste kolana, równowaga i wdech nosem, wydech ustami. Świetnie. I obie opuszczamy, przechodzimy do siadu. Siądę tak lekko na ukos, specjalnie, żeby Wam pokazać dokładnie to ćwiczenie. Podnosimy stopy, kolana ugięte, lekko w rozkroku, ramiona w górę i na przemian przyciągamy. Stopa prawa do lewej dłoni. Trzymaj równowagę w siadzie. Góra, góra. Raz prawa, raz lewa. 4, 3, 2. I ostatni. Świetnie. Chwyć za kolanka. Odchyl tuł do tyłu, broda blisko mostka. Proste ramiona. I przyciągnij proste plecy, klatka piersiowa. Kolana do klatki piersiowej. I jeszcze raz. Odciągnij. I przyciągnij. I wracamy do siadu. Podnieś stopy. Kolana ugięte, ramiona wysoko. I na przemian przyciągaj. Prawa ręka, lewa noga. Trzymaj równowagę. Ciężko, ale tu świetnie pracują mięśnie brzucha. 4,
3, 2 i ostatni, brawo, chwyć kolanka, odciągnij tułów, proste łokcie i przyciągnij proste plecy, łokcie blisko tułowia, długa szyja i jeszcze raz, odciągnij i przyciągnij. Świetnie. Zostań w siadzie. Stopy ułóż podeszwami do siebie. Troszeczkę dalej od bioder. Ramiona przenieś daleko do przodu i postaraj się położyć czoło na stopach. Oddychamy już spokojnie. Ćwiczenie rozciągające. Pięknie. Dziękuję Ci za wszystkie obecności w trakcie naszej kwarantanny i naszych zajęć online. Do zobaczenia na zajęciach stacjonarnych. Cześć!